jest kawusia poranna. Zobaczcie, co robiła Nitka. Nitka wypuściła kogucika. Przyjechaliśmy sobie nad naszą rzeczkę, za którą strasznie tęskniliśmy. Jakoś ciągle było nam nie po drodze. A dzisiaj wsiedliśmy wszyscy w rowery i przyjechaliśmy sobie. No i strasznie cieplutka woda. Idziemy. I mamy wiaderka. Zapomnieliśmy o wiaderku, żeby rybki połapać chwilę. Ale to nic, pochodzimy sobie troszkę. Słucham. Gdzie usiadła? Jest, ale piękny, ważki. Oj, tu też siedzi koło Anitki, zobaczcie. U góry. Nie ruszajmy ich, niech sobie siedzą. No są takie zmęczone, bo jest ciepło. Niech sobie odpoczywają. Laurka w nowej stylówce, zobaczcie. Łukasz jej zawinął sukienkę. Mokra jesteś? To nic. Wyschniesz. O jacie, co to? To był ślimak, pokaż tacie. Ja nie wiem, czy on nie jest zepsuty już. O, to jest to, co dinozaury było. Co u dinozaurów było? A co to jest? Taka myszy. A to jest zgnity ślimak. Ej, to wygląda jak kabel prądowy. Patrzcie, takie śmieci. My powinniśmy chyba czasami robić takie akcje sprzątania po prostu. Oczyściliśmy trochę rzekę. Była rybka. Była rybka? Oj, nie zauważyłam, przepraszam. Mam nadzieję, że uciekła przed moją stopą. Ej, chodźcie tutaj. Małka sobie poszła. Słucham? A wiesz, że brałam ręcznik, tylko nie wiem, co z nim zrobiłam. Przy czepce jest ręcznik, tak? To zaraz go przyniosę. Przyniosę za chwilę, no. Nasz zestaw. Szukamy skarbów. Jakie skarby znaleźli? Już dalej szukają. Ania ma swoje stopy na wielkich kamieniach. Aneczka, dajesz radę? Dobrze. Jasiu, tam uważajcie, bo jest trochę głębiej. Mamy z góry taka bajka w Królowie. Wygląda jak taki ząb takiego dziwnego. Poczekaj, bo go nie widzę. Aha. No dobra, może to jego ząb. Laurka też... Też ma skarby, zobaczcie. Jacie. Wygląda trochę jak ten. Jak to się nazywało? Jak się nazywa? Bumerang, właśnie jak bumerang widział. Wyglądał. I w ogóle jest. Jest dzisiaj. Słucham. Idę. Jest ciepło, a tu jest pusto. Całe miasto jest puste, place zabaw puste. To jest jarzębinka. Jarzębinka, ale znalazła jarzębinka. To jest puste. Zobaczcie, jedna pani tam siedzi, nigdy nie nagrywać, ale cała kurza puste. Tylko nasz kocyk. Ja nie wiem, co ci ludzie robią. Bardzo lubimy to jest. Laurka się chlapie. Cóż tam więcej trzeba. Mała wycieczka. No bo odpoczywać troszkę. Zobaczcie, każdy ma zajęcie. Tamci szukają ryb. Uwaga! No, będę musiała wyciąć, jak pan przyjdzie samochodem, bo nam się tu wciął w kadr. Bo tam tata jest. Tam tata jest, no. Tata się dotlenia, musimy go tego douczyć.
Maruś! Słucham. Ale gdzie? Skąd to się wzięło? No nie wiem, no gdzieś się drzewko złamało i wpadło do wody. A ci dalej szukają rybek. Mamo, ja to znalazłam. No on tylko chce to. O Jezus, i teraz nie będą kłócić. Pewnie, że możesz. Jak chcesz mieć sandałki, to idź w sandałkach. Laura pompuje pampersa, zobaczcie. Za lekki ma. Ja się już jestem mokry, ale mu to nie przeszkadza. Proszę. A w sumie Laura też chodzi w pampersie. Laura? Mamo. Co? Mówi mamo. Co? Nie przeszkadza jej, ona nie ma czasu. Tam nie idź, tam już jest głęboko. Ona ma... Jedziemy. Jeszcze nam się uda tu chwilę coś nagrać, bo jest bezpiecznie. Ta mała wioska. Wracamy do domku. Popływamy sobie jeszcze w domu w basenie. Kończymy naszą wycieczkę. Nie dało nam się cały czas nagrywać. No bo właściwie to jest bardzo niebezpieczne, żebym teraz nagrywała. Ale coś tam mamy. Łukasz jedzie z Alą i z Laurką. Jasiu, proszę bardzo. No. Świetnie sobie wszyscy radzą. Pozdrawiamy Was serdecznie. Jedziemy dalej. Pojechałam właśnie po paczkę i nagrywam Wam. To nie jest żadna współpraca, ale tak mi się podoba, jak jest zapakowane. Zobaczcie, pan szef. Jakoś ponad ilość. W ogóle stoję tutaj samochodem w cieniu i jak jechałam niedaleko, tylko do paczkomatu, to auto mi pokazywało 38 stopni. Także Saigon. Mamy zakupy, wracam. Tylko koszulkę. Zobaczcie. Fajnie zapakowane, bardzo mi się podoba. Proszę. Wszyscy muszą oczywiście patrzeć. Nic dla Was tutaj nie ma, bo mama sobie buty zamówiła. Ale wszyscy tu muszą patrzeć. Otwieramy. Tata, papa. Tata. O, na pudełku, zobaczcie. Mama, co to jest? Fajne mają kluczotki. Mama. O, dziękujemy. Wspierasz nasz mały biznes. Twoje zamówienie sprawiło nam radość. Życzymy Ci dużo uśmiechu. Zespół Pan Szef. Ale mogę otwórz. Ja, ci mama dostała prezent. To jeszcze zobaczcie. Coś jeszcze? Co to? O, już się roztopiło. Roztopiona czekoladka. Jest upał. Mówiłam Wam przed chwilą, że jest 38 stopni. Pokazywało mi. Słuchajcie. Możesz dać do lodówki. Ale gdzie zostawimy tacie, co? Aha, tak. Dać do lodówki. Możesz schować do lodówki. Ale jest nagroda. No, a tu jest takie budziki. O, zobaczcie, tu jeszcze dostaliśmy coś. Jakiś kot, rada. Twoje zdanie jest dla nas ważne. No pewnie, że dla nas to... O, i mamy jeszcze rabat. Widzicie, no nie mam tego, żeby nie współpracy, ale w sumie to chyba nic się nie... Jest stanie, jak Wam udostępnię taki rabat, także proszę, 20% rabatu na swoje zamówienie. No, to wysyłam. Przymierzamy. No, z Polska. To jest drewno? Tak. No, to czekam, to na kwiatu by się odkleja, więc... Ale śmieszna podeszwa. Ale będzie stukać? No, ja odkleję. O, nawet tutaj fajne metki. O, i wcale nie były drogie. Zobaczcie. A jednak, no to jest skóra, a to jest drewno, więc bardzo zdrowe. Musicie się przyzwyczaić, że jak będę Wam już coś polecać, to będzie na pewno zdrowe. O, dziękuję. No to co, mogę przymierzyć? Tak. No to przymierzam. Oby się nie były za duże. O Jezus, jakie wygląda. Mogę przymierzyć? No, mogę przymierzyć? Muszę się przyzwyczaić, bo one są wyższe, ale są bardzo wygodne. Będziesz tak po domu chodzić, czy na polu? Chyba na podwórku, zamiast tych moich takich plastikowych klapków. Super.
przychodzę tu już do was dziś wieczorem. Późnym wieczorem. Jesteś po 21, prawie 22. Ale postanowiłam zakończyć tego vloga. Wycieczka nam się dzisiaj udała. Ciężko jest nagrywać. Jadąc z rowerem. Ale wiecie, jak to jest. Da się? Da się. Jak ktoś coś bardzo chce, to mu się to uda. A że my lubimy jeździć, no to jeździmy. No. I tym sposobem żegnam wam, z wami się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Okoliczne pieski tu jeszcze nam dają znaki. My widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się. Pa, pa.